No dziś na szczęście jesteśmy w Polsce na takim etapie, na którym idea demokracji bezpośredniej jest już rozpoznawana i rozpowszechniona. 5 lat temu z górą, kiedy zaczynaliśmy z profesorem Matyją proces upowszechniania demokracji bezpośredniej, no było trochę gorzej, bo nie mieliśmy ani odbioru w społeczeństwie, byliśmy wręcz wyśmiewani, a komentarze były wręcz negatywne. Wtedy nam zarzucano, że podskakujemy, że no, jesteśmy, można powiedzieć, trochę oderwani od rzeczywistości. Dzisiaj jest o wiele lepiej. Lub bezpośrednio, to oczywiście kanał, gdzie bardzo wiele mówimy o demokracji bezpośredniej. Z tej strony wita Was Agata Kępa i dzisiaj goszczę Jurka Olenderka. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Będziemy rozmawiać o demokracji bezpośredniej pod strzechę. Pan jest jednym z członków stowarzyszenia Vitalis, które działa w województwie dolnośląskim i właśnie zajmuje się edukowaniem o demokracji bezpośredniej i szerzeniem idei demokracji bezpośredniej. W jaki sposób upowszechniać właśnie narzędzie demokracji bezpośredniej i samą ideę demokracji bezpośredniej, jak edukować i podnosić świadomość społeczeństwa o partycypowaniu i o zaangażowaniu społecznym? Okej, to znaczy tytułem wstępu może dopowiem, że Stowarzyszenie Vitalis, które mam przyjemność reprezentować i być wiceszefem, jednocześnie jestem autorem tego projektu Demokracja Bezpośrednia pod Strzechy. A skąd się to wzięło? No dziś na szczęście jesteśmy w Polsce na takim etapie, na którym idea demokracji bezpośredniej jest już rozpoznawana i rozpowszechniona. 5 lat temu z górą, kiedy zaczynaliśmy z profesorem Matyją proces upowszechniania demokracji bezpośredniej, no było trochę gorzej, bo nie mieliśmy ani odbioru w społeczeństwie, byliśmy wręcz wyśmiewani, a komentarze były wręcz negatywne. Wtedy nam zarzucano, że podskakujemy, że no, jesteśmy, można powiedzieć, trochę oderwani od rzeczywistości. Dzisiaj jest o wiele lepiej. Jesteśmy o wiele dalej, a przykładem tutaj właśnie tego postępu, który się dokonał w ciągu 5 lat, jest między innymi Instytut Demokracji Bezpośredniej, który pani reprezentuje, a ja mam przyjemność i zaszczyt kilka słów na temat naszego projektu przekazać. Niemniej ta broszura, której autorem jest pan profesor Matyja, a którą wyprodukował i dedykował do szkół Instytut Demokracji Bezpośredniej, jest jedną z wielu lektur, które właśnie lektur i książek, które pan profesor Matyja był uprzejmy namalować. Nasza przygoda zaczęła się, kiedy przed wielu laty na rynek trafiła taka broszurka pod tytułem Szwajcarska demokracja szansą dla Polski ze znakiem zapytania. Później była polska semidemokracja, ostatnio układ otwarty. No, w każdym razie wiedza i potencjał, można powiedzieć, intelektualny pana profesora spowodowały, że jakoś potrafiliśmy porozumieć, ponieważ ja stoję na stanowisku, że żeby tą demokrację upowszechniać w sposób, który będzie skuteczny, potrzeba z jednej strony fachowej wiedzy i mądrości pana profesora Matyi, a z drugiej strony takiego marketingowego podejścia, żeby być skutecznym w działaniu. I tutaj, można powiedzieć, spotkały się 3 drogi. Matyja, Olenderek i dzięki temu, że Instytut Demokracji Bezpośredniej, który ruszył w tym roku, no spowodował to, co spowodował, znakomicie promuje ideę demokracji, to jednocześnie takim, można powiedzieć, kamieniem milowym była ta broszura. I teraz na pani pytanie, jak edukować? No, w tym momencie ten projekt mój autorski, Demokracja Bezpośrednia pod Strzechy, ma wielką szansę zaistnieć w praktyce z tej prostej przyczyny, że dedykowana co prawda broszura jest do szkół ponadpodstawowych, ale młodzież, jeśli potrafimy ją zainteresować, wraca do domu, tam ma brata, mamę, babcię, ciocię, wujka, koleżanki i tak dalej. I tym sposobem, no, spodziewamy się, że uda nam się skutecznie dotrzeć do tysięcy, wręcz setek tysięcy ludzi młodych, a w ślad za tym kolejnych setek tysięcy ludzi w różnym wieku, bo idea dotyczy wszystkich. Natomiast najważniejszym i najsłabszym dotąd ogniwem tej promocji było to, że no było
Nie wiadomo komu czy politykom, bo politycy przede wszystkim zabiegają o to, żeby, można powiedzieć, zasiąść w ławach sejmowych, czy można powiedzieć, lokalnie prowadzić politykę. Natomiast tu chodzi o to, żeby młodzież, zanim, że tak powiem, zacznie rozumieć, o co chodzi, ABC demokracji dostała i pan profesor znakomicie to zrobi. W każdym razie, kiedy ludzie będą uświadomieni, można powiedzieć, czym jest i czym może być, i co może dać demokracja bezpośrednia, no można powiedzieć, samo się będzie kręciło, samo się będzie działo, bo w tej chwili, żeby zbudować społeczeństwo obywatelskie, za mało jest, można powiedzieć, takiego tylko czytania w internecie, tylko oglądania filmów. To po prostu powinno tak zadziałać, że tak jak nam się marzy i takie mamy w projekcie, żeby powstawały i klonowały się, nazwijmy to umownie, szkolne kluby demokracji bezpośrednie, czyli zakładając, że przynajmniej 10% młodych ludzi będzie zainteresowanym, będą zainteresowani tym, żeby próbować swoich sił, no to wtedy w automatyczny sposób oni będą zwrotną informację przekazywali, że warto było. A jak dorosną, bardzo, bardzo proszę, niech im się dzieje dobrze i w ławach sejmowych, i w lokalnej, można powiedzieć, rzeczywistości samorządowej. No to mniej więcej tak, w takim, no, ogólnym zarysie w odpowiedzi na Pani pytanie bym widział moją odpowiedź. Czyli bardzo duża rola jest tutaj szkoły, ale czy mając na myśli pan takie edukowanie szkolne, widzi pan to bardziej poprzez jakieś takie tradycyjne lekcje, które by miały przypominać WOS albo odbywałyby się w ramach WOS-u, czy właśnie jakiegoś różnego rodzaju bardziej kreatywne spotkania w szkole, które by zahaczały o edukację nieformalną i w ten sposób właśnie edukować poprzez praktykę o demokracji bezpośredniej. To znaczy, tu się dobrze składa, ponieważ z jednej strony mamy za sobą wybory samorządowe, nie samorządowe, tylko parlamentarne. Parlamentarne. Było też, można powiedzieć, kawałek niepowodzenia z referendum, które wyszło jak wyszło. Natomiast przed nami są na wiosnę wybory lokalne, samorządowe. I tutaj mamy nadzieję, że to ten zbieg okoliczności sprawi, że można będzie pobudzić wyobraźnię ludzi młodych, a przy okazji zachęcić do takiego aktywnego myślenia ludzi, którzy już w tej chwili piastują, można powiedzieć, jakieś funkcje w lokalnych samorządach, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, radni w radach miejskich, gminnych i tak dalej. I przez to samo, no, cieszymy się, że to jest jedność miejsca i akcji. W każdym razie tu się spodziewamy, no, dużych sukcesów, ponieważ młodzi będą takimi, można powiedzieć, i uczniami, i ambasadorami. Natomiast ci, którzy będą zabiegać o fotele, jakieś tam, można powiedzieć, swoje miejsce w lokalnych samorządach, tym bardziej będą chcieli się, mamy nadzieję, temu przyjrzeć. To jest taka, można powiedzieć, sytuacja, która lepiej się nie mogła wydarzyć. Czyli znakomicie, że Instytut w odpowiednim czasie wykonał piękną, gigantyczną pracę. Z drugiej strony, no, powstało narzędzie, czyli tak. Takie zielone światło, tą broszurą, można powiedzieć, zapalił Instytut. No i w tej chwili, ponieważ demokracja oddolna, czyli ta bezpośrednia, jest ponadpartyjna, ponad podziałami, więc jesteśmy spokojni, że niezależnie od tego, jak się potoczą losy, można powiedzieć, byłego rządu, byłych, można powiedzieć, władz i nowych, my zakładamy, że potrafimy pogodzić wodę z ogniem i będziemy starać się przekonać, że właśnie tędy droga, to właśnie demokracja bezpośrednia jest okazją, żeby dojść do sytuacji, która tak jak w Szwajcarii ma to miejsce. Tam politycy, można powiedzieć, słuchają się suwerena i nie ma takich niepotrzebnych napięć, nie ma tyle agresji, co było, można doświadczyć niedawno na polskiej scenie politycznej. W każdym razie tutaj nie chcę odkrywać szczegółów, w każdym razie organizujemy w grudniu dużą konferencję we Wrocławiu, na której profesor Matyja zaprezentuje bardzo obszernie tą dedykację dla wyborów samorządowych, znaczy dedykację, zastosowanie demokracji bezpośredniej w warunkach wyborów samorządowych. O szczegółach, no to w ogóle mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli nam spotkać się jeszcze co najmniej drugi, a może i trzeci raz i wtedy więcej szczegółów przybliżymy. Nie chcielibyśmy w tej chwili, jako, można powiedzieć, organizacja, która ma tam jakieś, można powiedzieć, swoje plany, odkrywać szczegółów, no żeby nie tylko nie zapeszyć, ale nie spowodować, że jakieś naśladowanie na tym etapie, kiedy jeszcze nie odpalimy tych działań, nie spowodowało, można powiedzieć, wylania dziecka z kąpielą.
Tak, mniej więcej bym potrafił odpowiedzieć na Pani drugie pytanie. Jeśli za A to jakie... zagratuluję, jeśli trzeba dopytać, bardzo proszę dopytywać. Już właśnie mam kolejne. W jaki sposób właśnie promować też te postawy obywatelskie i wolontariat na przykład? Jakie narzędzia do tego wykorzystywać? Czy mamy w tym momencie dostępne jakieś instrumenty, z których możemy korzystać, jeśli chcemy właśnie edukować społeczeństwo? To znaczy tak, koncepcja Witalisa, jak to zrobić, no można powiedzieć, sprowadza się do tego, że nie koncentrujemy się tylko na poszczególnych gminach, ani na kołach gospodyń domowych, czy innych takich, można powiedzieć, organizacjach, które funkcjonują od dawna. Chcemy zacząć od Wrocławia i Dolnego Śląska i pierwszy krok zrobiliśmy na początku października, 5 października. We współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której była, można powiedzieć, pokazana i zaprezentowana, jak najlepiej można było zrobić, broszura autorstwa pana profesora Matyi. I przy okazji podpisaliśmy taką, można powiedzieć, promesę z kuratorem, żeby mieć legitymację wejścia do szkół. Bo w tym momencie, skoro to minister edukacji, można powiedzieć, wylansował i pobłogosławił, można powiedzieć, z trybuny sejmowej, to w tej chwili, niezależnie od tego, kto będzie kuratorem, kto będzie, można powiedzieć, zarządzał Ministerstwem Oświaty i Edukacji, no jest oczywistością, że no chyba nie będą rzucali kłód pod nogi. Czyli mamy już umówionych kilkadziesiąt spotkań, mamy apetyty, żeby na wiosnę wejść już nie tylko na Dolny Śląsk, ale ościenne województwa, czyli opolskie, lubuskie, wielkopolskie i tak dalej, po to, żeby docierać do tych miejsc, gdzie mamy już umówione spotkania z dyrektorami i przyzwolenie. To zakładamy, że zmiana warty, można powiedzieć, która nastąpi w rządzie na przełomie roku, nie opóźni tych działań, bo z prostej przyczyny to, co robimy, można powiedzieć, jest dedykowane całemu społeczeństwu i nikt nie może zarzucić, że reprezentujemy taką czy inną opcję. No i tutaj przykład Szwajcarii jest chyba najlepszym potwierdzeniem, że można to zrobić tak, żeby pomału działo się tak jak w Szwajcarii, żeby po prostu ludzie głosowali jak chcą w rodzinach, żeby nie było kłótni, że głosuje tak albo inaczej w referendum. Natomiast generalnie to będzie taka okazja budowania tego społeczeństwa obywatelskiego. Czyli dzięki kuratorium będziemy docierać z panem profesorem na spotkania, które mamy zaplanowane raz w miesiącu, w rzeczywistym, można powiedzieć, spotkaniu fizycznym dla większej liczby osób, no, co najmniej 500 albo i 1000. To zależy od tego, jak uda nam się w krótkim czasie, można powiedzieć, dotrzeć do tych, którzy są aktywni. A ponadto chcemy robić co 2 tygodnie spotkania online, gdzie pan profesor Matyja, tak jak to było na konferencji prasowej, będzie mówił, odpowiadał na pytania. W każdym razie no, chcemy pobudzić wyobraźnię i aktywność, zaczynając od ludzi młodych w szkołach, a poprzez polityków i ludzi, którzy będą zabiegali o, można powiedzieć, miejsce w lokalnych samorządach, no, dotrzeć do tego, można powiedzieć, obszaru pod strzechy. Czyli no, jesteśmy tutaj i optymistami, i realistami. To znaczy, zakładamy, że do końca przyszłego roku, czyli do końca roku szkolnego, bo może nie przyszłego, do końca roku szkolnego bieżącego, no uda nam się do kilku tysięcy szkół dotrzeć, a jest ich całe mnóstwo, także będziemy dokładać starań, żeby długofalowo nie skupiać się, można powiedzieć, na poszczególnych tylko województwach, czyli przede wszystkim, żeby były wykłady, później, żeby były debaty. A jeśli będą te kluby demokracji bezpośredniej samodzielnie prosperowały, no będziemy chcieli też skorzystać z takich warsztatów, gdzie młodzi ludzie będą na przykładzie najbliższego podwórka próbowali swoich sił. Mniej więcej tak. Plany jak najbardziej ambitne. Jeśli ktoś chciałby zainicjować w swojej gminie, w swoim mieście podobną tego typu inicjatywę albo w ogóle jakieś działania demokratyczne, jak to zrobić? W jaki sposób inicjować, w jaki sposób wspierać działania demokratyczne w najbliższej okolicy?
To znaczy tak, z konsultacjami, bo one są bardzo ważne, te konsultacje społeczne, jest trochę tak jak no, z każdą wymianą zdań, wtedy, kiedy wiemy, o czym mówimy. Czyli konsultacje powinny być poprzedzone właśnie tym etapem edukacyjnym, ponieważ żeby móc skonsultować, trzeba mieć świadomość, że uczestnicy konsultacji wiedzą, o czym mówią, wiedzą, jakie pytania zadać, wiedzą, czego nie wiedzą, prawda, i tak dalej. Konsultacje to jeden z kilku instrumentów, jednak bez uświadomienia społeczeństwa nie można mówić o konsultacji, podobnie jak bez zmian w polskim prawie na rzecz demokracji nie będzie można mówić o rzeczowych konsultacjach. No tutaj można powiedzieć wielka nadzieja w tym, że to, co pan profesor już zrobił, będziemy mogli jeszcze, że tak powiem, upowszechniać, produkując, wydając gazetę, która będzie takim kompendium wiedzy szerszym niż broszura, która w tej chwili, można powiedzieć, jest dedykowana szkołom, po to, żeby skompilować treści, które z dorobku pana profesora i z praktyki tej polskiej semidemokracji będzie taką lekturą łatwo przyswajalną, bo wiemy, że czytelnictwo w Polsce ma się tak, jak się ma, czyli zanika, a z kolei inaczej się czyta książkę, która ma kilkaset stron, a inaczej w odcinkach to podawanie tej wiedzy jest łatwiej przyswajalne i zakładamy, że to, co chcemy stworzyć, to jest, no jakby powiedzieć, innowatorskim działaniem, bo chcielibyśmy, można powiedzieć, pokonać, może niewłaściwe słowo walczyć, chcielibyśmy uświadomić politykom, że ta nasza działalność służy wszystkim. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że opór materii, czyli można powiedzieć, ci, którzy w tej chwili rządzą nie tylko w kraju, ale na całym świecie, no chyba niechętnie przyglądają się takim poczynaniom. Stąd mamy świadomość, że nie będzie nam łatwo. Natomiast już w tej chwili mamy, przepraszam, poparcie wielu środowisk. Stowarzyszenie Vitalis jest stowarzyszeniem pomocy wzajemnej, powołane po to, żeby grupować i pomagać przedsiębiorcom przede wszystkim, czyli pomoc dedykowana tym ludziom, którzy w czasie, kiedy zaczęła się pandemia 2 lata temu, no, byli pogubieni, bo restrykcje, które były zastosowane, powodowały, że nie każdego stać było na prawnika, a często ludzie bankrutowali nie z własnej winy, z prostej przyczyny, że zakazy, zakazy, jeszcze raz zakazy powodowały, no, niszczenie biznesu. I dzisiaj ci przedsiębiorcy, no, otwierają się na współpracę z nami, ponieważ w ten sposób też widzą możliwość reprezentowania swoich interesów branżowo, czyli tak samo jak lekarze, tak samo jak producenci, jak samo handlowcy i usługodawcy inni. Także pani redaktor, my z profesorem Matyją chcemy stworzyć coś, co będzie procentować na pokolenia, czyli nie jesteśmy raptusami, wiemy, że ten proces będzie długotrwały. I tu nie chodzi tylko o konsultacje i Wojtyngi i punktualne działania. Nam chodzi o jakieś wchodzenie. Nam nie chodzi o wchodzenie do Sejmu czy do Senatu, ale chodzi o to, żeby wejść pod strzechy, po to, żeby ludzie nauczyli się dbać o swoje najbliższe otoczenie. Owszem, ci, którzy będą mieli większe ambicje, no będą mieli okazję doświadczać, jak to się robi w tej większej polityce. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby, tak jak w tej broszurze pan profesor daje przykład klasowego głosowania za jakąś tam wycieczką czy inną wycieczką, żeby młodzi ludzie pokazali, że nawet w domu też czasami warto przegłosować jakiś pomysł, jak chce się w zgodzie żyć, po to, żeby uszanować, można powiedzieć, wolę większości. Ale to są te tematy, które no, po drodze będziemy ulepszać i jesteśmy spokojni, że będziemy na tyle atrakcyjni, bo sama idea demokracji, budowy demokracji bezpośredniej, budowy społeczeństwa obywatelskiego, wiadomo o co chodzi, ale nie wiadomo dlaczego tak to się dzieje, jak się dzieje, prawda? Głównie dlatego, że frakcje nawzajem się nie tyle niszczą, ale są pełne agresji, pełne nieżyczliwości. Wydaje nam się, że potrafimy pogodzić tą wodę z ogniem i spowodować, że tak samo jak politycy i rządzący w Szwajcarii nie skaczą sobie do gardeł, tylko no, słuchają i tak pracują, żeby nie musieli się w referendum tłumaczyć, że coś nie dopracowali. Tak jesteśmy spokojni, że potrafimy być atrakcyjni, czyli
żeby przyciągać tą wiedzę do siebie ludzi i tą wiedzę przekazywać w taki sposób, który uświadomi, że warto. No i wtedy dopiero konsultacje będą mogły być, kiedy okaże się, że z różnych powodów ludzie stwierdzą, że to takie proste, tylko nie mieli wiedzy, nie mieli świadomości i mniej więcej tyle. Czy jesteśmy na takim etapie pracy u podstaw, i to też jest jeden z planów Stowarzyszenia Vitalis, żeby taką pracę u podstaw przeprowadzać i szeroko zakrojoną edukację. Czy w ogóle taki temat demokracji bezpośredniej, edukowania o partycypacji społecznej, o społeczeństwie obywatelskim jest uniwersalny, jest istotny? Czy powinniśmy to robić w Polsce? No jak najbardziej, to znaczy pani pyta, czy możemy, czy powinniśmy, bo nie dosłyszałem Czy pytania. powinniśmy? Ależ to jak najbardziej, tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy na takim zakręcie historii, gdzie z jednej strony świat, można powiedzieć, jest zakurzony czy przykurzony wydarzeniami można powiedzieć, poligonach. Z jednej strony wojny na Ukrainie, z drugiej strony wojny, która, można powiedzieć, na Bliskim Wschodzie się rozpoczyna. I tym bardziej potrzeba, żeby pokazać, a jako Polacy potrafimy chyba dać dobry przykład. I pokładamy nadzieję, że to, co chcemy zrobić, to jest takie dodanie energii, dodanie chęci do działania, bo samo określenie vitalis, można powiedzieć najkrócej mówiąc, jest takim skojarzeniem sił witalnych, czyli takiego myślenia, które jest pełne pozytywnego działania, pełne, można powiedzieć, życzliwości. I Polska ma znakomitą okazję pokazać, że to można robić, naśladując pewne doświadczenia Szwajcarów, że można to robić, godząc trudne czasy z budowaniem tej przyszłości, która chcielibyśmy, żeby była coraz lepsza. Natomiast dlatego młodzież jest tutaj znakomitym adresatem, ponieważ to młodzież będzie budowała przyszłość tej cywilizacji, w której chcielibyśmy żyć długo, dostatnie, szczęśliwie i tak dalej. Także jak najbardziej, bo potrafimy, mimo, można powiedzieć, skromnego portfela, przyjąć gości potrzebujących opieki ze wschodu, mam na myśli Ukraińców i inne nacje. Natomiast z różnych powodów, czasami jest tak, że człowiek biedny potrafi się podzielić tą ostatnią kromką chleba i jesteśmy w tej chwili w trudnej, ale ciekawej sytuacji, stąd jak najbardziej mamy znakomitą okazję, żeby naszym działaniem zachęcić pozostałe kraje Europy, świata i wszyscy dla dobra wspólnego. Jesteśmy spokojni o to, że ta siła wyższa, która spowodowała, bo postrzegam to w ten sposób, że ileś lat temu, kiedy profesorem Matyją spotkaliśmy się, żeby to robić, co w tej chwili będzie łatwiej się robiło, czyli upowszechniać ideę i wiedzę o demokracji bezpośredniej. Ciężko nam było, ale nie poddawaliśmy się. I tym bardziej w tej chwili, nie wchodząc już w szczegóły, jak i dlaczego został powołany Instytut Demokracji Bezpośredniej, należy życzyć i pomagać, żeby ten instytut mógł funkcjonować i rozwijać swoje działania w przyszłym roku i w latach następnych. No tutaj dopowiem, uchylając rąbka tajemnicy, że ta demokracja bezpośrednia pod Strzech jako projekt, będzie sformalizowane na poziomie Akademii Demokracji Bezpośredniej, czyli tak jak są uczelnie, mają filie gdzieś tam, żeby powstawały przyczółki i te przyczółki nie klonują tą wiedzę w miejscu lokalnych społeczności. Tak to sobie wyobrażam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w takim razie te plany ambitne stowarzyszenia się udadzą i że demokracja bezpośrednia trafi pod strzechy.